mam przyjemność poprowadzić dla Was te warsztaty z programów Świat z klasą i w ramach tego projektu Ścieżki do celów. Czy ktoś z Was zna sałatkę owocową? W działaniach, które prowadzimy w Centrum Edukacji Obywatelskiej, zachęcamy młodych ludzi do tego, żeby angażowali się w realizację projektów młodzieżowych na rzecz takich tematów jak zrównoważony rozwój, czy w ogóle wszystkich globalnie istotnych i współczesnych wyzwań. Jestem tutaj, aby rozwijać się, dowiadywać nowych rzeczy i aby dowiedzieć się, jak mogę zmieniać świat i czy w ogóle mogę zmieniać świat i co jest ważne, żeby zmienić, co jest ważne, aby ten świat był coraz lepszy w przyszłości. Realizowaliśmy cele zrównoważonego rozwoju w projektach Klimat to temat, rozmawiajmy o uchodźcach. W tej chwili jesteśmy w projekcie Ścieżki do celów. Mikołaj wpadł na ten pomysł. Ja nie. Mamy pomysły, wiedzę oraz wsparcie. Tutaj jakie mamy umiejętności? Organizację. Współpracę. Mniej więcej, tak? Robię to dlatego, żeby rozwijać jakby swoje zainteresowanie, jakby siebie wewnętrznie, rozwijać różne takie umiejętności, które się przydadzą, na przykład pracy w grupie, umiejętność rozmowy i współpracy. Stąd? Dotąd. Gdyby nie te zajęcia, nie wiedziałbym, co to są te cele zrównoważonego rozwoju, a tym bardziej bym się nimi nie przejmował. A im dłużej tu jestem, tym bardziej się uświadamiam, że powinienem o nich wiedzieć i każdy powinien się nimi przejmować. I ja też. Macie na to 15 minut. Może w 10 się wyrobicie. Często pytam, co oni biorą dla siebie z tych zajęć. Zawsze doceniali samodzielność, którą mieli, branie odpowiedzialności, czy czucie się jak dorośli, bo oni często to określają właśnie w ten sposób. To jest dla nich największa frajda. Myślę, że tak jak domino jestem, jak to mówiliśmy właśnie na tych zajęciach, że przewrócę następny klocek, którym powiedzmy będzie mój następny kolega, który przewróci następny klocek jeszcze większy, który będzie jego tata i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że jestem w stanie zmienić